Panią Marię Sawicką poznałam no, chyba z 15 lat temu. To było spotkanie przypadkowe, wtedy kiedy pani Maria otrzymała nagrodę miasta Łodzi. Już wtedy zainteresowałam się tym, co robiła, co robi, czym się interesuje. Ponowny nasz kontakt był wówczas, kiedy miała problemy z podatkiem, wtedy kiedy całą swoją nagrodę przeznaczała na pomoc dla osób biednych, dla osób potrzebujących. I tak naprawdę całe życie Marii było związane z pomocą ludziom. Ludziom potrzebującym, ludziom niezaradnym. Ratowanie życia, które było taką myślą przewodnią, które pozwalało jej tak naprawdę zmagać się z jej trudną chorobą, bo każda pomoc, każda nadzieja wniesiona innym wzbudzała w niej potrzebę wstania na nogi, potrzebę poruszania się, potrzebę funkcjonowania. Problem, jaki dostrzegała, jaki widziała we wszystkich tych rodzinach, do których docierała z pomocą, był alkohol. Dwie sprawy, które jej nie udało się załatwić, to jest zmiana właśnie w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, no i niesienie właśnie pomocy młodym matkom, dziewczynom, które przypadkowo zaszły w ciąży, które nie mogą sobie poradzić nawet z problemem donoszenia ciąży, z problemem wychowania dzieci. I jeżeli miałabym to wszystko tak podsumować, to Maria miała jeden cel: pomagać ludziom potrzebującym.